Halo, halo, tu Telewizja Narodowa Gdańsk, Czerwony Korsarz. Właśnie chciałem powiedzieć, że dzisiaj, no, patrząc na tą całą politykę i na całe wariactwo, co się dzieje w Polsce, no, mogę powiedzieć, że taki zdrajca Wałęsa nazywa się człowieka, który no, przesiedział wiele w więzieniu. W przeciwieństwie do Wałęsy, bo on tam miał w tym więzieniu bardzo dobrze, nawet mu alkohol dostarczali. Współpracownicy tego z SB Wałęsy, który tam donosił na swoich kolegów w pracy, to proszę Państwa, jak on mógł powiedzieć bezczelnie, że zdrajcą jest Kornel Morawiecki, który tak naprawdę no przecierpiał i był deportowany z Polski, a Wałęsa się napasł i bohater. Teraz ciekawe zjawisko, co się dzieje w ogóle, bo z tego, co mi wiadomo, to Schetyna też należał do Solidarności Walczącej. Mało, powiem więcej. Onegdaj, z tego, co się dowiedziałem, we Wrocławiu studiowali razem Schetyna, pan Grzegorz Braun, no i słuchajcie, jeszcze wam powiem, nasz premier Mateusz Morawiecki. Schetyna wtedy był w tamtych czasach, był tym, no, dowodzącym na NZS-ie. I jak widać, proszę Państwa, no, towarzystwo się rozeszło w różne strony, no, ale ja nie wiem, czy oni się ze sobą nie kontaktują, bo w końcu dawne więzi z dawnych lat i z dawnych czasów jednak do czegoś pewnie zobowiązują. To, że się należy do różnych organizacji politycznych, to nie znaczy, że oni ze sobą nie spotykają się, czy nie kontaktują się, nie wymieniają poglądów. Ja uważam, że to wszystko jest możliwe. Dlatego ja patrzę na tą politykę w Polsce z przymrużeniem oka. Bo jeżeli to tak wygląda, że to ludzie, którzy ze sobą blisko współpracowali, bo w NZS-ie przecież szefem był właśnie Schetyna, a współpracownikami był Mateusz Morawiecki i z tego, co wiadomo, Grzegorz Braun, więc trudno powiedzieć, żeby się nie znali dość dobrze. No, pożyjemy, zobaczymy, co z tego tutaj wyniknie, no bo coś nam tam znowu powiedzą. Jedni to, drudzy to, tamto, jeden to, a trzeci tamto jeszcze. Bo tutaj jest teraz Grzegorz Braun w Konfederacji, Schetyna w Koalicji Obywatelskiej, przedtem w Platformie Obywatelskiej, teraz no oczywiście Mateusz Morawiecki w PiS-ie jest premierem. No i co nam scenariusz, jaki napiszą, to się okaże po wyborach 13 niedzielę. Miałem być przewodniczącym komisji wyborczej, ale jak się okazuje, już teraz nie jestem, bo po 15 minutach już mnie wybrali nowego przewodniczącego, więc takie są te wybory. Dla mnie to jest farsa, bo ja złożyłem protest do komisarza wyborczego i opisałem cały przebieg złamaniem ordynacji wyborczej pierwszego spotkania Komisji Wyborczej w Domu Sztuki w Gdańsku. Dlatego uważam, że to wszystko jest farsa dla mnie wyborcza. Pozdrawiam z Gdańska, Sławomir Ziembiński, Czerwony Korsarz, ahoj. No takie moje przemyślenia na dzisiaj, 7 października 2019. Dziękuję.